chłodno i deszczowo powitał nas kwiecień, ale damy mu jeszcze szansę, by się poprawił, chociaż jutro nadal będzie chłodno, ale w prognozach widać więcej słońca. Weronika Wigus, dzień dobry Państwu. Pomorze pozostaje w obszarze układów niskiego ciśnienia. Jutro wolno zacznie rozbudowywać się nad naszym regionem wyż znad Skandynawii. Od poniedziałku poprawi pogodę. W nocy początkowo zachmurzenie duże, miejscami pojawią się przelotne opady śniegu z deszczem i śniegu. W drugiej części nocy pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach od 1 do 3 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali i szybko rośnie. Jutro pogoda będzie się zmieniać. Do południa przewaga chmur, później większe rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 2 do 4 stopni. Wiatr dość silny i nadal silny. Ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali i będzie rosło. Na Bałtyku i w dzień i w nocy wiać będzie z północnego wschodu, początkowo z siłą do 6, następnie do 7 stopni w skali Beauforta. Stan morza 4. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę pięknej niedzieli. Proszę korzystać z krótkich, ale jednak przyjemnych chwil ze słońcem. Do zobaczenia.